meczów z Paris Saint-Germain. Ogólnie aż 5 zmian w zespole Chelsea w porównaniu z ostatnim spotkaniem, które rozgrywała ta drużyna, więc tym rewanżem z Paris Saint-Germain, w zasadzie nie licząc obrony całego kwintetu, a więc obrońców plus bramkarza, zmienia się wszystko oprócz Williana. Tylko Willian został, zachował swoje miejsce w podstawowym składzie. Mogliśmy się spodziewać sporej liczby zmian, bo José Mourinho doskonale wie, że to jest taki etap, w którym konieczne jest rotowanie składem. Tych meczów jest dużo. Każdy z nich to oprócz wysiłku fizycznego, także wysiłek mentalny. No a do tego dochodzą drobne urazy, czy też drobne bądź poważniejsze urazy, które wykluczają piłkarzy z gry, jak wspomniany przez Rafała Eden Hazard, który musiał zejść z kontuzją w ostatnim spotkaniu. Weekend przeciwko Hull City. Uwaga, groźnie dobra interwencja Johna Terego. Mitchell nie zmieścił się na ławce rezerwowych. De Guzman jest wśród tych rezerwowych, a w ich miejsce Pablo Hernandez i Nathan Dyer. Cynie. Wraca do wyjściowego składu Ramirez po odpokutowaniu 3 meczów za czerwoną kartkę po brutalnym faulu w meczu z Aston Villą. Zresztą także José Mourinho miał na pieńku po tym spotkaniu też nałożona na niego kara. Nawet kibice Chelsea chcieli zrzucać się na te karę 8000 funtów do skarbonki. Dzisiaj 23 w tym sezonie zmiany lidera. Uwaga, szansa! I nie trafia Mohamed Salah. No w sytuacji, której powinien. 6 minuta gry, to powinno być 1-0 dla Chelsea. Idealne zagranie po doskonałym najpierw rozegraniu piłki przez Shirley. Ivanowicz wystawia czystą piłkę na strzał, ale nie trafia w bramkę Egipcjanin. To była 100% okazja. Przypomnijmy, że Salah w ubiegły weekend strzelił 2 gole w meczu ze Stoke. Piłka, widzieliśmy, otarła się o słupek. Zaliczył tak, którzy grali w Swansea we wszystkich 4 zawodowych ligach, a więc od Premier League do Division 2. William, dobra piłka do Salaha, przyjęcie Egipcjanina, druga szansa skrzydłowego Chelsea, ale strzał po raz kolejny niecelny. Wygląda na to, że Mohamed Salah ma sporą ochotę do gry i też te szanse, które dostaje od José Mourinho, generalnie wykorzystuje. Jest bardzo, którzy przebrnęli całą tę drogę.